Witam w drugiej części mojego materiału poświęconego zaawansowanym zasadom lotniczym w systemie Next War, na przykładzie gry Next War Poland. Poprzednio omówiłem kwestię tego, co znajduje się na żetonach samolotów oraz uzyskiwania przewagi powietrznej. W tej części zajmiemy się tym, co nasze samoloty mogą zasadniczo robić w trakcie rozgrywki. Oraz postaram się także omówić kwestie związane z obroną przeciwlotniczą, która jest dosyć istotnym elementem zaawansowanych zasad gry. Obrona przeciwlotnicza składa się z trzech systemów. To jeszcze odsunę. Które wszystkie są pokazane na torze obrony przeciwlotniczej. Mamy więc artylerię przeciwlotniczą lufową, rakietową oraz systemy wykrywania. Wszystkie one oddziaływują na misje lotnicze, które są wykonywane w trakcie gry. Co jest istotne, te systemy nie mają stałej wartości. Możemy również je atakować. Do tego służą specjalne typy samolotów używanych w tym systemie, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, tylko i wyłącznie przez armię amerykańską. Tak zwane White Weasel, czyli dzika łasica. Zatem samoloty specjalnie przygotowane właśnie do zwalczania wrogich instalacji przeciwlotniczych. Misje dzikiej łasicy wykonywane są zawsze jako pierwsze, przed wszystkimi innymi misjami. Samoloty tej klasy możemy wykorzystywać dwojako. Albo do właśnie samodzielnych uderzeń na wrogie instalacje przeciwlotnicze, albo przydzielać je do innych misji lotniczych, na przykład wsparcia walki, uderzeń na cele na terytorium przeciwnika lub jego jednostki bojowe. I wtedy takie jednostki, takie samoloty zapewniają misjom dodatkowe zabezpieczenie przed wrogą obroną przeciwlotniczą. Ale jak wspomniałem, wszystkie takie misje zaczynamy od właśnie misji bezpośrednio skierowanych przeciwko wrogim instalacjom przeciwlotniczym. I tutaj chciałbym zacząć właśnie od pokazania takiej przykładowej misji. Powiedzmy, że gracz aliancki posiada i w tym momencie między innymi oczywiście w okienku Ready te trzy maszyny. Dwa F-16 CJ oraz amerykańskiego lotnictwa oraz polskie F-16. Postanawia sformować z nich misję White Weasel, której celem będzie rosyjska obrona przeciwlotnicza. Te dwa F-16 będą miały za zadanie uderzyć na wrogie instalacje przeciwlotnicze, ten na systemy wykrywania, ten na systemy rakietowe, zaś polskie F-16 zapewni im eskortę na wypadek, gdyby cała misja została wykryta i przechwycona przez wrogie myśliwce, co oczywiście może mieć miejsce. Na początek musimy sprawdzić, czy misja została wykryta. Do tego wykorzystujemy Advanced Detection tabelkę, w której korzystamy z wiersza, przepraszam, z kolumny odpowiedniej do siły wykrywania jednostek nieprzyjacielskich systemów przeciwlotniczych. W tym przypadku dla Rosjan wynosi ona 8. Zatem korzystać będziemy z kolumny 8. Uwzględniamy modyfikatory. W tym przypadku dotyczy nas będzie następujące. Plus 1 do rzutu kością za każdą jednostkę klasy Wild Weasel uczestniczącą w misji, czyli w tym przypadku plus 2. Pozostałe nas nie dotyczą, gdyż akcja nie ma miejsca na planszy taktycznej. Pogoda jest dobra, ten nie odgrywa znaczenia, zaś żadna z jednostek uczestniczących w misji nie jest jednostką klasy Stealth. A zatem wykonuję rzut kością. Wyrzuciłem 6.
6 plus 2 daje 8. 8 w tabelce 8 oznacza nic. Może od razu pokażę, co jest dostępne. ED, czyli Early Detection, pozwala nam, czyli Rosjanom w tym przypadku, pozwalałoby nam wysłać myśliwce przeciwko tejże misji oraz przeprowadzić ostrzał systemami rakietowymi. D, czyli Detection, pozwalałoby przeprowadzić ostrzał systemami rakietowymi, a gdyby dotyczyło to misji dziejącej się na morzu, wtedy można by także wysłać myśliwce oraz kreska, czyli w tym przypadku no detection. Może, jako że chciałbym pokazać tutaj wszystko, przyjmijmy, że wyrzuciłem powiedzmy 4, co dałoby plus 2, 6 i oznaczałoby detection. W tej sytuacji Rosjanie, gracz rosyjski mógłby przeprowadzić ostrzał na latających maszyn przy użyciu systemów rakietowych. Aha, jako że nie było early detection, czyli przeciwnik nie wysłał myśliwców, to w tym przypadku, w tym momencie możemy już odesłać myśliwce eskorty, bo one już nie będą do niczego potrzebne, a byłyby ewentualnie narażone tylko na dalsze straty w wyniku działań systemów obrony przeciwlotniczej przeciwnika. W związku z czym te maszyny odeślę do Flowna, ponieważ wykonały misję. Możemy zatem omówić działanie systemów obrony przeciwlotniczej. Do tego celu służy nam Advanced Air Defense Fire Table, czyli tabelka, w której odnajdujemy wyniki ostrzału prowadzonego przez systemy przeciwlotnicze przeciwnika. W tym przypadku będziemy najpierw ostrzegać działanie systemów rakietowych, czyli SAM-ów. Wynosi ona w tym momencie dla Rosjan 7. Czyli będziemy korzystać z kolumny 7 SAM. Od razu może omówię wyniki. X oznacza to, że jednostka traci poziom wartości bojowej, ale może kontynuować misję, choć w tym przypadku oznaczałoby to likwidację jednostki, ponieważ jednostki White Weasel mają tylko jeden poziom wartości bojowej. A oznacza, że jednostka wraca do okienka Aborted, przerywa misję. Gracz ewentualnie może spróbować kontynuować misję, jeżeli rzuca kostką i jeżeli wyrzucił od 0 do 4, to wtedy traci poziom wartości bojowej i kontynuuje misję. 5, 9, od 5 do 9 oznacza to, że misja dostaje dodatkowy modyfikator karny plus 2, ale może być kontynuowana. Plus 2 i plus 1 to z kolei modyfikatory karne do misji, które wpływają na to, jak skutecznie jednostka wykona swoje działania. W tym przypadku mamy do czynienia tylko z jednym modyfikatorem, czyli plus 2 za udział w misji jednostek klasy White Weasel. W tym momencie sprawdzamy to dla każdej z tych jednostek osobno. Wykonuję zatem najpierw rzut dlatego. Wyrzuciłem 8, plus 2 to daje 10, czyli bez wątpienia pudło. I teraz dlatego. Wyrzuciłem 1, plus 2 oznacza 3. 3 w przypadku samów oznacza plus 2, czyli ta jednostka będzie posiadała modyfikator plus 2 do swoich kolejnych działań. Kolejna rzecz to system. Następnie obie nasze jednostki muszą przejść ogień artylerii lufowej. W tym przypadku ma się ona siłę ognia 3, więc korzystamy z okienka 3. Nie mamy tutaj żadnego modyfikatora, który byśmy uwzględniali, ponieważ White Weasel nie działa już na obronę przeciwlotniczą lufową. Wykonuję zatem rzut dlatego. Wrzuciłem 6. 6 to jest
plus 1, zatem będzie on miał modyfikator plus 1 do swojego rzutu i dlatego wyrzuciłem 4, oznacza plus 2, czyli jego modyfikator wynosi już plus 4, co oznacza, że ciężko mu będzie wykonać jego misję tak, jak planował. Jako, że obie maszyny przetrwały ostrzał artylerii przeciwlotniczej przeciwnika, mogą wykonać ataki na instalacje przeciwlotnicze Rosjan. Ten, jak wspominałem, będzie atakował systemy radarowe, ten systemy rakietowe. Zacznę, do tego wykorzystuję tabelkę Advanced Strike, gdzie korzystam z wiersza Air Defense Trucks i kolumny Wild Weasel. Wykonujemy rzut kością dla każdego z tych ataków, uwzględniając modyfikatory. Te, które wynikają z ostrzału artylerii przeciwlotniczej przeciwnika oraz umiejętności pilota. W tym przypadku dla każdego wynoszą one minus 2. Z tego, co widzę, to nie. Innych nie uwzględniamy. Oj, przepraszam. Najpierw zatem wykonam rzut kością dla tego. Wyrzuciłem 4. Dodaję 1, czyli mam 5. A następnie odejmuję 2 za pilota, czyli mam łącznie 3. 3 w tym przypadku oznacza 1. Oznacza to, że osłabiłem systemy radarowe Rosjan o 1. I następnie wracam do Flowna. I teraz ten drugi. On będzie miał trudniej, biorąc pod uwagę, co mu zrobiła artyleria przeciwlotnicza. Ale wyrzucił 0. Do 0 dodaję 4 za obronę przeciwlotniczą i odejmuję od tego 2 za umiejętności pilota. Czyli mamy 2. Co w tym przypadku oznacza 1. Czyli rosyjskie systemy rakietowe również są osłabione o 1. Dlaczego? Aha, no i wracała do Flowna oczywiście. Dlaczego to jest ważne, jeśli chodzi o kolejność? Ataki dzikich łasic zawsze są rozpatrywane jako pierwsze misje przeciwlotnicze, ponieważ ich wpływ na obronę przeciwlotniczą przeciwnika odnosi się do kolejnych misji, czyli kolejne uderzenia lotnictwa alianckiego będą już trochę bezpieczniejsze, gdyż będzie na nie oddziaływać osłabiona w wyniku tej misji obrona przeciwlotnicza rosyjska. Zajmijmy się teraz tym, co lotnictwo może w trakcie kolejnych faz robić. Jedną z takich zasadniczych czynności, do jakich nam lotnictwo służy, jest atakowanie wrogich jednostek oraz instalacji. Jak wygląda atakowanie wrogich jednostek, postaram się pokazać tutaj na konkretnym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że tutaj rosyjska gwardyjska dywizja pancerna zbliża się do Ciechocinka. To niezwykle ważne uzdrowisko w Polsce jest swego rodzaju symbolem i jego utrata mogłaby mieć istotne znaczenie dla morale Polaków. W związku z czym polskie dowództwo prosi dowództwo NATO o wykonanie ataku lotniczego na nadjeżdżających Rosjan, gdyż pod ręką nie mamy żadnych jednostek polskich, które mogłyby szybko rosyjskie czołgi odeprzeć. W związku z czym NATO wysyła następująco. Amerykańskie bombowce B-1B, zaś jako eskortę dla tej misji, jako że jest ona ważna, zostają przydzielone polskie F-16 oraz włoskie Eurofighter Typhoon. Zadaniem tych dwóch jednostek będzie zapewnić bombowcom bezpieczeństwo w trakcie ataku na rosyjskie czołgi. Dobrze by było w takiej sytuacji także, często, ale to się rzadko zdarza, bo zwykle nie mamy już ich, dołączyć do takiej misji także samoloty klasy White Weasel, ponieważ one zapewniają dodatkową ochronę przeciwko systemom przeciwlotniczym. No ale zwykle większość łasic jest wyprzytykuje się podczas właśnie tych pierwszych misji, których celem jest osłabienie wrogiej obrony przeciwlotniczej.
Warto tutaj dodać, że w takiej pojedynczej misji lotniczej mogą uczestniczyć maksymalnie na raz 4 żetony lotnictwa. Może przybliżę trochę, żeby było lepiej widać. O, teraz powinno być dobrze. Jako, że mamy do czynienia z misją lotniczą, musimy przeprowadzić całą procedurę związaną z wykryciem. Korzystając z tego, co było w poprzednim przykładzie pokazane, przyjmijmy, że rosyjska obrona została wtedy w pewnym sensie osłabiona i rosyjskie systemy wykrywania z ósemki zjechały do siódemki. Bierzemy zatem tabelkę Advanced Detection. Sprawdzamy kolumnę 7. Modyfikatory żadne nie są brane pod uwagę. Przyjmujemy, że pogoda jest normalna i żadne z lotnictw alianckich nie przydzieliło do tej misji maszyn klasy White Wessel. Zauważmy, że one bardzo by pomogły, bo gdybym miał dzikie łasice, to miałbym plus 2 i wtedy tylko wyrzucenie zera oznaczałoby early detection. Przyjmijmy, że na potrzeby tego przykładu wyrzuciłem jedynkę, tak czysto teoretycznie, żeby ułatwić tej sprawę trochę, co oznacza early detection. Oznacza to, że gracz rosyjski może wysłać swoje samoloty celem przechwycenia misji. Powiedzmy, że Rosjanin posiada w tym momencie do dyspozycji pewne jednostki, które może wysłać i wysyła do ochrony czołgów mających za zadanie zdobyć ciechocinek. Te dwa samoloty, żetony, czyli MIGI 31 i MIGI 29. W tym momencie dochodzi do starcia. Gracze wybierają, kto z kim będzie walczył. W tym przypadku, jako że Rosjanie są stroną atakującą, to bombowce na razie odchodzą, bo muszą się, jak wspomniałem, te dwie robią za eskorty. Eskortę, w związku z czym na razie myśliwce walczą z myśliwcami, bombowce czekają w powietrzu, mając nadzieję, że natowskie maszyny przepędzą Rosjan. Zauważmy, że rosyjskie MIGI 31, aczkolwiek posiadają relatywnie niższy wskaźnik bezpośredniej walki lotniczej, posiadają dwie gwiazdki, co oznacza, że mogą prowadzić walkę na daleki dystans przeciwko włoskim tajfunom. Rozstrzygamy zatem najpierw walki na daleki dystans, korzystając z Advanced Air Combat Table. Różnica wynosi 3. Minus 4, co daje nam wynik minus 1. Przy long range nie uwzględniamy żadnych modyfikatorów poza modyfikatorami pogodowymi. A w tym przypadku, jak wspomniałem, pogoda jest dobra. Wykonam rzut. Wypadło mi 6. 6 przy minus 1 oznacza brak efektu, czyli Rosjanie nie zastrzeli ani nie uszkodzili włoskich tajfunów. Następnie rozstrzygamy walkę na średnim zasięgu, czyli tak zwany standoff. W tej ataki przeprowadzane są symultanicznie. Wyjątkiem byłoby, gdyby któryś z jednostek walczących był klasy stealth. Żaden nie jest, więc przeprowadzamy te walki równolegle. Najpierw tutaj siła ataku walki lotniczej Rosjan wynosi 4, siła polskich F-16 również 4. Zatem będziemy szukać obu wyników w kolumnie 0. Wykonuję rzut kością. Najpierw dla Polaków. Wyrzuciłem 0. 0 przy 0. Damage aborted. Oznacza to, że rosyjskie migi są uszkodzone i aborted, czyli wracają do bazy. Czyli uszkodzone, czyli są obracane. Znaczy, że kilka rosyjskich migów spadło gdzieś tutaj na rolnikom na pola pod Ciechocinkiem. I teraz strzał Rosjan. Wyrzuciłem 8. Ojej, nie widać, przepraszam was bardzo, powinienem był postawić bliżej. 8 przy 0 oznacza pudło, czyli rosyjskie maszyny wracają do bazy postrzelane, pouszkadzane i tak dalej, generalnie w kiepskim stanie.
Następnie tutaj mamy 4 i 3, czyli dla aliantów będzie to plus 1, dla Rosjan minus 1, czyli najpierw rzucę dla aliantów. Wyrzuciłem 2, o, dobre rzuty wypadają. 2 przy plus 1, również dama 4 i aborted. Czyli będzie wracał do bazy, ale wykona jeszcze swój atak z siłą minus 1. 3. 3 przy minus 1 oznacza AD i D. W przypadku standoff AD oznaczałoby przewagę, czyli że włoski samolot zostałby odwrócony, no ale w tym przypadku, jako że Rosjanie zostali odegnani, to można powiedzieć, że eskorta spełniła swoje zadanie i nasze B1B mogą spróbować przemienić pola pod Ciechocinkiem w skansen wraków rosyjskich czołgów. Jako że mieliśmy do czynienia z early detection, to odezwie się także rosyjska obrona przeciwlotnicza, która w przypadku SAM-ów wynosi 6, w przypadku artylerii lufowej wynosi 3. Celem będą wyłącznie bombowce. Myśliwce już, powiedzmy, można powiedzieć, że wróciły do bazy bezpiecznie. Umieszczane są w okienku flown. I teraz wykonujemy atak artylerii przeciwlotniczej. Rosyjska artyleria przeciwlotnicza w tym przypadku ma siłę ognia 3. Wyrzuciłem 3. Przy 3 oznacza plus 2. Czyli nasi Amerykanie otrzymają modyfikator plus 2 do ataku. I teraz samy. Rosyjskie samy mają 6 siłę ognia. Wykonuję rzut kością. Wyrzuciłem 6. Szóstka przy szóstce samów oznacza, że nic się nie stało. Czyli że nasi Amerykanie dolecieli, no, z pewnymi trudnościami, ale jednak dolecieli i wykonują atak przeciwko rosyjskim czołgom. W tym celu będziemy korzystać z tabelki Advanced Strike Table i sprawdzamy, co bierzemy, w jakim terenie działamy lub co bierzemy. Jeżeli atakujemy zwykłe jednostki, instalacje i tak dalej, to sprawdzamy po prostu teren. Jeżeli bierzemy na cel, no, przepraszam, powinienem bardziej przesunąć. Jeżeli bierzemy na cel jakieś jednostki znajdujące się w określonym terenie, to sprawdzamy wtedy, w jakim terenie są. Jeżeli bierzemy pod uwagę atak na tor obrony przeciwlotniczej, to korzystamy z tego wiersza, a tutaj jeżeli atakujemy jakieś cele umocnione. W tym przypadku interesuje nas teren czysty, czyli, przepraszam, przesunę to jakoś, żeby, o, teraz jest dobrze, marsz flat. Następnie bierzemy siłę ataku, wynosi ona w tym przypadku 6, czyli dużo. Bombowce to bombowce i modyfikatory. Tych, jak widzicie, jest dużo, ale w tym przypadku będzie nas interesował modyfikator za obronę przeciwlotniczą, czyli plus 2 i modyfikator za umiejętności pilotów, czyli minus 2, a zatem 0. Wykonuję rzut kością, wyrzuciłem 1. Ojej, przepraszam za to mało miejsca, nie zawsze to dobrze widać. 1 przy 6 oznacza X. Wyniki, co oznaczają? X, utratę przez jednostkę poziomu wartości bojowej. 2 i 1 to z kolei umieszczenie na jednostce żetonu strike o określonej wartości. Czyli można powiedzieć, że w tym momencie nasz atak coś tam przyniósł. Rosjanie zostali dość mocno osłabieni. Pytanie, czy będą chcieli dalej atakować na ten Ciechocinek, czy jednak pomyślą i postanowią się wycofać. Oczywiście mógłbym wykonać jeszcze jedną misję na ten sam cel i spróbować dobić ich, na przykład wykorzystać do tego A-10 Thunderbolty albo coś takiego. Lotnictwo może także wykonywać uderzenia na instalacje przeciwnika. Takim może przykładem będzie tutaj, kiedy rosyjskie Su-24 próbują wykonać uderzenie na polską bazę lotniczą w Szymanach pod Szczytnem.
Pominę w tym momencie już całą tą, wszystko to, co było powiązane z działaniami przeciwlotniczymi, eskortą i tak dalej. Przejdźmy od razu może do konkretów w tym przypadku. Rosjanie, powiedzmy, dolecieli bez problemów. Lotnictwo, baza lotnicza jest dodatkowo namierzona minus jeden dzięki wcześniejszej akcji sił specjalnych rosyjskich. W związku z czym Rosjanie wykonują atak. Lotnisko, zauważmy, to znaczy baza lotnicza znajduje się na terenie leśnym. Przez to nie będziemy już korzystać z wiersza Marsh Flat, ale z wiersza Row Woods, Flat Woods. Siła ataku rosyjskich Su-24 wynosi 4, czyli będziemy korzystać z wiersza 4. Modyfikatory w tym przypadku to będzie minus 1 za umiejętności pilota oraz minus 1 za namierzenie. Wykonuję rzut kością. Wyrzuciłem 1. Bardzo dobry wynik, zwłaszcza, że od niego odejmę minus 2, czyli wynik będę miał minus 1 ostatecznie. Przy 4 oznacza to X, czyli najlepszy możliwy rezultat. W tym momencie baza zostaje zniszczona i nie może być używana w ogóle. Jeżeli chodzi o bazy, to nie tylko w takich sytuacjach gracz dostaje punkty zwycięstwa, ale gracz, do którego ta baza należała, nie może w ogóle używać już tej bazy. Nie mogą tam lądować jednostki, nie mogą być wyładowane, przeładowane, krótko mówiąc, baza do momentu jej naprawienia przestaje funkcjonować. To był oczywiście najlepszy możliwy wynik, jaki mogłem uzyskać, bo mogłem też uzyskać wynik strike minus 1 lub minus 2. Te wyniki mogą się kumulować, krótko mówiąc, gdybym wykonał w tym momencie atak i uzyskał wynik minus 1, a później jakiś inny samolot rosyjski również wykonałby atak i też uzyskałby strike 1, to byłoby to wtedy już obracane na 2, a kolejny strike trafiony oznaczałby też zniszczenie bazy. Wpływ strike na poszczególne instalacje jest różny. To zostało dokładnie pokazane w Strike Effects Table, gdzie mamy wyjaśnione, jaki mają wpływ strajki na jednostki lądowe, na jednostki zaopatrzeniowe, na artylerię, na instalacje itd., itd., więc tego szczegółowo w tym momencie nie będę omawiał.